Lewica postanowiła poprzeć prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego w staraniu się o reelekcję. Tym samym rezygnuje z wystawienia swojego kandydata na włodarza stolicy regionu. Dzisiaj zaprezentowano także kolejnych kandydatów do samorządu. Podjęliśmy, i to chcę podkreślić, jednogłośną decyzję. Po pierwsze o niewystawianiu kandydata na prezydenta Opola, a poparciu doskonałego kandydata, który pełni swoją funkcję od wielu lat, jest sprawdzonym samorządowcem, osobą, która zmieniła Opole na naszych oczach, osobą, która sprawnie zarządza miastem od wielu lat, tą osobą, którą Lewica będzie wspierać w wyborach 7 kwietnia, jest pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, z czego jestem bardzo dumny. Jestem klasycznym człowiekiem centrum, w związku z tym nie wszystkie postulaty lewicowe są idealnie tymi, które pokrywają się ze mną, i dla Lewicy jest to też pewien kompromis. Natomiast najważniejsze jest to, żeby współdecydować o mieście i wspólnie zarządzać sprawami miejskimi i realizować to, co da się wspólnie zrobić, niż myśleć o tym, co nas dzieli, bo ta polityka łączenia, wspierania, ona przyniosła świetny wynik 15 października.